Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, finanse przedsiębiorstw czy matematyka finansowa. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie dźwigni operacyjnej, finansowej i całkowitej. Jeżeli oczywiście macie swoje zadanie, jak najbardziej możecie od razu mailować na zadania@projektno.wp.pl. A dzisiaj w tym zadaniu chciałam Wam pokazać, jak się właśnie te miary liczy. Firma produkcyjna Zuzanna sprzedała w poprzednim roku 20 tysięcy sztuk zabawek po cenie 325 zł. Jednostkowy koszt zmienny był o 28% mniejszy od ceny. Zaś jednostkowy koszt stały dla tej wielkości produkcji wyniósł 5 zł. Firma ponosiła też koszty finansowe, odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na 187,5 tysiąca zł i oprocentowanego 12,8% rocznie. Oblicz stopień dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej. Jeżeli teraz wypiszemy sobie wszystkie elementy, które są niezbędne do tego działu, czyli wielkość sprzedaży, cenę, jednostkowy koszt zmienny i tak dalej, tu wszystkie elementy, zobaczcie, macie wypisane, trzeba obliczyć brakujące elementy do liczenia dźwigni. Najlepiej, jakbyście mieli od razu przygotowane wzory na dźwignię i będziecie wiedzieć, dlaczego ja to liczę. Ewentualnie chwilę poczekajcie, a wszystko się wyjaśni. Po pierwsze tak, wiemy, że sprzedawano 20 tysięcy sztuk, że pojedyncza cena wynosiła 325. Jeżeli teraz wiemy, że jednostkowe koszty zmienne były o 28% mniejsze od ceny, to oznacza, że od 100% ceny odejmuję 28% i będę miała jednostkowy koszt zmienny. Jeżeli teraz wiem, że jednostkowy koszt stały, czyli koszt stały przypadający na jedną jednostkę wynosi 5 zł, to oznacza, że koszty stałe całkowite to jest wynik przemnożenia tego kosztu jednostkowego razy wielkość produkcji. Będę miała wtedy te 100 tysięcy. I ostatnim elementem jest właśnie ustalenie, ile wynoszą w tym momencie te jednostkowe koszty zmienne. Jednostkowe koszty zmienne, jeżeli wiem, że one są o 28% niższe od ceny, to jeżeli tak to zapiszę, to mam 100% minus 28% z ceny 325, daje mi to 234. Jeszcze tutaj zostaje nam kwestia naszych odsetek. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt na 187,5 tysiąca złotych i wiemy, że oprocentowany jest on rocznie 12,8%, to można stwierdzić, że rocznie odsetki od zaciągniętych kredytów to aż 24 tysiące złotych. Pierwszym elementem, który musimy tutaj policzyć, to jest EBIT, czyli zysk operacyjny przed opodatkowaniem. Jeżeli oczywiście zobaczycie, w pierwszym momencie ile zarabiam, wzór jest taki, że po prostu od ceny odejmuję koszt zmienny jednostkowy, czyli faktycznie jest to marża jednostkowa, czyli ile jednostkowo ja by zarabiam na jednej wyprodukowanej, sprzedanej sztuce z pominięciem jeszcze kosztu stałego. A więc bezpośrednio zarabiam na każdej sztuce 325 minus 234 razy 20 tysięcy, tyle i wynosi marża brutto całkowita i odejmuję od tego 100 tysięcy kosztu stałego całkowitego. To, co otrzymuję na końcu, jest to wygenerowany zysk operacyjny przed opodatkowaniem, przed odjęciem odsetek od zaciągniętych kredytów, czyli taki, powiedzmy, zysk pierwszy możliwy, jaki można wyliczyć. Nie żaden tam po opodatkowaniu czy po pominięciu odsetek, po uwzględnieniu odsetek. I pierwszym elementem, który musimy tu policzyć, jest stopień dźwigni operacyjnej. Dźwignia operacyjna to jest zysk operacyjny plus koszty stałe w porównaniu jeszcze raz do zysku operacyjnego. Niby wydaje się proste, ale najtrudniej jest to zinterpretować. Dźwignia operacyjna mówi o tym, jak się zmienia zysk operacyjny
pod wpływem zmiany wielkości produkcji, bo wiemy oczywiście o tym, że jeżeli dźwignia operacyjna jest 1, no to wzrost wielkości sprzedaży o zawsze o jedną jednostkę, zawsze tak mówiłem, wzrost sprzedaży o jedną jednostkę, jak to da wzrost zysku operacyjnego. A więc jeżeli dźwignia operacyjna jest 1,058, to piszemy szablonowo. Wzrost wielkości sprzedaży o 1% spowoduje wzrost zysku operacyjnego o ten wynik tej dźwigni i dopisujemy symbol procent. My tego nie zamieniamy, my tak zostawiamy. Jeżeli teraz do policzenia kolejnym elementem jest dźwignia finansowa, to w tym momencie zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli chcemy w tym momencie powiedzieć, że dźwignia finansowa to jest zysk operacyjny przez zysk już u nas nawet nie brutto, a netto. Wszystko zależy, jak wy tam liczycie na uczelni, bo ja widziałam wzory po prostu z pominięciem T minus 1 albo z uwzględnieniem tak jak u nas. To w tym momencie zobaczcie. W tym momencie, w tym zadaniu ja nie uwzględniłam T minus 1, ale tak może być. T to jest oczywiście stopa podatku dochodowego i w tym momencie, jeżeli ja zysk operacyjny i tu zysk operacyjny minus koszty finansowe potraktowałam i wychodzi 1,014, to możemy zinterpretować zawsze w ten sposób, że zobaczcie tak, tu wielkość sprzedaży spowodowała zmianę zysku operacyjnego, teraz tutaj w dźwigni finansowej, jak zysk operacyjny powoduje wzrost zysku brutto. Taka jest po kolei kolejność. Więc teraz zwróćcie uwagę, tu mówimy o zysku brutto, bo w tym obliczeniu ja nie uwzględniłam podatku dochodowego, nie ma tej tarczy 1 minus T, dlatego mówimy brutto. Gdybym ja konkretnie policzyła razy 0,81, bo T to jest zawsze 0,19 w tych zadaniach, no to ja bym mówiła o zmianie zysku netto, bo byłby po potrąceniu podatku dochodowego, a więc w tym momencie mamy co napisane, że wzrost zysku operacyjnego o 1%, zawsze szablonowa, tak zaczynająca się interpretacja dźwigni finansowej, powoduje wzrost zysku brutto o wynik tej dźwigni z indeksem procent. To jest bardzo ważne, że nie zamieniamy na procent. I ostatnią dźwignią, którą tutaj musimy sobie omówić, jest tak zwana dźwignia całkowita. Czyli zwróćcie uwagę, ja to oczywiście pokażę wynik, interpretację i zwróćcie uwagę tak. Dźwignia całkowicie to przemnożenie dolu przez DFL, czyli dźwigni operacyjnej przez finansową, czyli konkretnie mnożę 1,058 razy 1,014, wynik mamy 1,072. Ok, ale teraz interpretacja. Jeżeli tutaj mówiliśmy, że jak sprzedaż, wzrost sprzedaży powodował wzrost zysku operacyjnego, potem jak zysk operacyjny powodował wzrost zysku brutto, to ostatecznie powiemy, jak po przemnożeniu tego wyniku razy ten, jak ostatecznie początkowy wzrost wielkości sprzedaży powoduje zmianę zysku brutto. A więc powiemy, że znowu z szablonowo wzrostem o 1%, ale tym razem sprzedaży, następuje wzrost zysku brutto, czyli tego elementu dźwigni finansowej o 1,072%. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło naturalnie obliczania dźwigni operacyjnej, finansowej i całkowitej. W przypadku takiego zadania, jak gdzie od razu nie jest ustalone, ile wynosi zysk jednostkowy, czyli jakie są koszty stałe. Także zadanie nie jest do końca takie typowe, szablonowe. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, jak najbardziej od razu możecie się kontaktować ze mną na adres mailowy zadania@projekty.maupa.wp.pl. Wejdźcie ewentualnie na stronę internetową, tam są wszystkie szczegóły dotyczące współpracy ze studentami. Ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału czy kolejnych konkretnych filmów. Udostępniajcie te filmy znajomym, korzystajcie z całej tej wiedzy. I rozwiązujcie sami jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie czy egzaminu, czy kolokwium. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości.